Niepokojące słowa Putina odnośnie Europy. Czy jesteśmy zagrożeni? Smutna wiadomość dla strefy Schengen. Czy to już koniec? Atakuje ponoć letni COVID. Czy chcą nas znowu przestraszyć? A na koniec tajemnicza sytuacja wprost z luksusowego hotelu. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Bądź na Bieżąco. Bez przynudzania, lećmy od razu z pierwszym tematem. You said I was in the midst of your election? Stany Zjednoczone i Niemcy podjęły decyzję o umieszczeniu amerykańskich urządzeń dalekiego zasięgu na terytorium niemieckim. Planowane jest rozmieszczenie urządzeń typu Tomahawk oraz innych zaawansowanych technologicznie systemów, których zasięg znacznie przewyższa obecne rozwiązania lądowe w Europie. Działania te mają na celu wzmocnienie zdolności odstraszania organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na kontynencie europejskim. W odpowiedzi na tę decyzję przedstawiciel Kremla Dmitrij Pieskow wyraził zaniepokojenie, sugerując, że europejskie stolice mogą stać się potencjalnymi celami rosyjskich urządzeń dalekiego zasięgu. Pieskow zaznaczył, że powracają wszystkie elementy charakterystyczne dla okresu zimnej wojny, w tym konfrontacja i bezpośrednie zagrożenie. Podkreślił również, że Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania są bezpośrednio zaangażowane w sytuację na Ukrainie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił decyzję o rozmieszczeniu amerykańskich urządzeń w Niemczech jako bardzo dobrą, zabezpieczającą pokój. Scholz argumentował, że Niemcy potrzebują środków odstraszania w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius dodał, że działania te są konieczne, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i zamiary prezydenta Rosji Władimira Putina. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby wyjaśnił, że decyzja ta jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie, która uległa transformacji w wyniku działań Putina na Ukrainie. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że działania te mają na celu przywrócenie równowagi sił w regionie w kontekście wcześniejszych działań Rosji naruszających traktaty międzynarodowe dotyczące rozmieszczenia urządzeń średniego zasięgu w Europie. No i to jest coś, czego niestety mogliśmy się spodziewać. Putin nie jest jedną z tych osób, które po prostu odpuszczają po dobroci. Zamiast tego idą w zaparte po swoje, niezależnie od tego, jakie miałoby mieć to konsekwencje w przyszłości, jeśli tylko może pomóc im w rozrastaniu się i tym powrocie do dawnych czasów świetności Federacji Rosyjskiej. To trochę takiego rodzaju paradoks, że Rosja stale zabezpiecza się w coraz to nowsze bronie, nawiązuje nowe kontakty militarne i nikt nie ma prawa jej grozić. To znaczy prawo zawsze ma, ale niekoniecznie ktokolwiek idzie tą ścieżką, bo raczej każdy wie, że wyszłoby to raczej na gorsze. Podczas gdy my, kiedy chcemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo, momentalnie stajemy się jeszcze bliżej celownika rosyjskiego. Można odnieść wrażenie, że praktycznie każdy rodzaj samoobrony jest już uznawany przez prezydenta Rosji jako groźba w jego kierunku. Z tej sytuacji nie ma więc dobrego wyjścia. Jeśli nie będziemy wzmacniać swojej obrony, Rosja bez problemu zniszczy nas, kiedy tylko zechce. Kiedy jednak postawimy na wzmacnianie, zostanie to odebrane przez Putina negatywnie i wysyła kolejne pogróżki, które mogą w końcu zmienić się niestety w czyny. No i jesteśmy w takiej kropce. A Putin z obecnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi rozmieszczonego na terytorium Ukrainy nie zamierza rezygnować. Jakiś czas temu wprowadził sporą podwyżkę dla obywateli swojego kraju, jeśli chodzi o podatki, by zdobyć potrzebne mu pieniądze na dalsze poczynania na Ukrainie. Mimo że był już poruszany temat rozmów pokojowych, a teraz były także sporządzane w tej kwestii stosowne dokumenty, to nie wyglądałoby to na to, by miało to jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. To znaczy ciężko jest dogadać się z prezydentem drugiego kraju, kiedy bierze się udział z nim w konflikcie i ma się zdecydowanie różne koncepcje na rozwiązanie tego sporu. Warunki Rosji na zakończenie były konkretne. USA wraz z Ukrainą nie miała niestety zamiaru na nie przystanąć. No i warto nadmienić, że większość, o ile nie wszyscy
o ile nie wszystkie z podejmowanych za Ukrainę decyzji, no bo przecież to nie Zełenski to wszystko podejmuje, tylko raczej Stany Zjednoczone, bo w końcu to konflikt USA z Rosją, a nie Ukrainy z Rosją, no niekoniecznie są dla Ukrainy również korzystne. Gorzej jest pod względem tego, że to Ukraińcy cierpią na tym najmocniej. Mają jednak konsekwencje swoich decyzji, w których zgodzili się na chociażby szkolenie amerykańskich wojsk na swoich terenach, które miały być strefą niezależną i wolną od NATO, no i ten temat został naruszony. Lećmy dalej. Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę na skuteczność kontroli na granicach podczas niedawnego turnieju piłkarskiego. Zauważa, że w normalnych warunkach wiele spraw umyka uwadze służb w strefie Schengen. Dziennik sugeruje, że turniej mógł być pretekstem do wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków kontroli. Kontrole graniczne pozwoliły na zatrzymanie osób podejrzewanych o różne przewinienia oraz realizację nakazów zatrzymania. Sytuacja ta skłania do refleksji nad efektywnością standardowych procedur w strefie Schengen. Niektórzy politycy, w tym członkowie FDP, rozważają utrzymanie kontroli na stałe, szczególnie na wschodzie i południu Niemiec. Związek Zawodowy Policji oraz minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wyrażają ostrożność wobec pomysłu stałych kontroli. Wskazują na ograniczenia kadrowe oraz ideę europejskiej jedności. Nadzieje wiązane są z nowym prawem azylowym Unii Europejskiej, które ma wejść w życie za kilka lat, choć jego skuteczność pozostaje kwestią otwartą. W związku z zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, Nancy Faeser zapowiedziała utrzymanie kontroli na granicy niemiecko-francuskiej. Na pozostałych granicach planowane jest przywrócenie mobilnych patroli. Opozycyjna chadecja CDU-CSU naciska na utrzymanie stałych kontroli, argumentując ich skuteczność. Zieloni natomiast opowiadają się za powrotem do sprawdzonych metod mobilnych kontroli w normalnych warunkach. Faktycznie strefa Schengen ma wiele plusów dla obywateli Unii Europejskiej, którzy mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy krajami. Przyzwyczailiśmy się do tego. Bardzo ciekawe jest tutaj, że także Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein, które nie należą do UE, są członkami tej strefy. Jak możemy się dowiedzieć z artykułu, niestety zauważalny jest także jeden konkretny kłopot związany z tą strefą, a mianowicie łatwe unikanie przez wiele osób naginających prawo spotkania się ze sprawiedliwością. Jak podaje oficjalna strona Parlamentu Europejskiego, przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej wygenerowałoby bardzo duże koszty i utrudniłoby transgraniczny dojazd do pracy dla 1 700 000 osób. Jak widać, konsekwencje mogą być spore, a nie o to chodziło w Unii Europejskiej, żebyśmy teraz wprowadzali kontrolę. Od połowy 2025 ma wejść w życie Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż, w skrócie ETIAS, który ma pomóc w wykryciu ewentualnych przestępców, a także terrorerro próbujących dostać się właśnie do strefy Schengen. Na czym ma to polegać? Dzięki temu nowemu systemowi pojawi się możliwość wcześniejszego przeprowadzenia kontroli i ewentualnego odmówienia wjazdu do strefy obywatelom państw trzecich zwolnionych z obowiązku posiadania wiz. Ma następować to poprzez aplikację internetową, w której przed rozpoczęciem podróży trzeba będzie uzyskać na nią odpowiednie pozwolenie. Oczywiście w dalszym ciągu mówimy tylko o państwach spoza strefy. Zostaniemy zaraz w takiej strefie, która będzie otwarta dla nas, a dla obywateli państw trzecich nie. Tylko w jaki sposób to kontrolować, skoro nie będzie tych kontroli? No, jeszcze bardziej zbiurokratyzować i utrudnić życie obywatelom. Zostaniemy jeszcze w temacie Unii Europejskiej chwilę. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pojawiły się nowe warianty znanego patogenu oddechowego, które powodują wzrost liczby przypadków zachorowań w okresie letnim. Eksperci przewidują, że podobna sytuacja może wkrótce wystąpić również w Polsce. Nowe warianty, określane jako KP2 oraz KP3, należą do szczepu o nazwie FLIRT. Osoby dotknięte tymi wariantami mogą doświadczać różnorodnych dolegliwości, takich jak dyskomfort w obszarze gardła, nieprzyjemne doznania w obrębie głowy i mięśni, wydzielina z nosa, odruch obronny dróg oddechowych, ogólne osłabienie, trudności w percepcji zapachów i smaków, a także problemy z oddychaniem.
Dodatkowo u niektórych osób mogą wystąpić objawy związane z układem pokarmowym, przypominające reakcję organizmu na spożycie nieodpowiedniego pokarmu. Mogą to być m.in. mdłości, wydalanie treści żołądkowej, brak chęci do spożywania posiłków czy przyspieszona perystaltyka jelit. W niektórych przypadkach może pojawić się podwyższona temperatura ciała, nieprzyjemne doznania w klatce piersiowej, stan zapalny spojówek oraz trudności z koncentracją. U osób w podeszłym wieku może wystąpić uczucie dezorientacji. Polscy specjaliści przewidują, że wzrost liczby przypadków zachorowań w naszym kraju może nastąpić na przełomie lipca i sierpnia. Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zwraca uwagę, że podobne zjawisko obserwowano już w poprzednich latach. Z kolei profesor Flisiak podkreśla znaczenie monitorowania stężenia patogenów w ściekach, co może pomóc w przewidywaniu nadchodzących zmian w sytuacji epidemiologicznej. Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, nowy szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, podkreśla wagę rozszerzenia badań ścieków na terenie całego kraju. Obecnie takie analizy w pełnym zakresie prowadzone są jedynie w Warszawie, a w ograniczonym stopniu w Olsztynie i Rzeszowie. Zdaniem eksperta, aby uzyskać pełny obraz sytuacji w skali kraju, niezbędne jest prowadzenie takich badań we wszystkich regionach Polski. Jest to szczególnie istotne w kontekście możliwości przewidywania nie tylko przypadków związanych z obecnym patogenem, ale również innymi wirusami. No jasne, zaczęły się wakacje, no i ruszyła letnia infrastruktura, to pora ogłosić kolejną falę covidową i zamknąć wszystkich na nowo w domach, bo przecież tak za tym wszyscy tęsknimy. Nie wspomnę już o stratach, jakie wiązałyby się z taką ewentualnością dla wszystkich letnich resortów. Mam tylko nadzieję, że lada moment nie wymyślą kolejnych szczepionek niewiadomego pochodzenia i nie będą zmuszać wszystkich do przyjmowania ich, bo przecież poprzednim razem miała już zapaść decyzja o obowiązkowym antidotum, no i tak naprawdę zapadła, bo bez niego no, mieliście bardzo ograniczone życie. No i w pewien sposób no właśnie tak było, bo bez nich nie można było przez jakiś czas udać się chociażby za granicę, a nawet i do pracy, jeśli pracodawca tak sobie zażyczył. Wychodziłoby na to, że rządzący chyba naprawdę lubią adrenalinę, a jeśli mowa o adrenalinie, to w Bangkoku doszło do sytuacji rodem z horroru. Niecodzienne wydarzenie w luksusowym obiekcie noclegowym w stolicy Tajlandii. W jednym z ekskluzywnych obiektów noclegowych w Bangkoku doszło do niecodziennego incydentu, w wyniku którego 6 osób utraciło możliwość dalszej egzystencji. Grupa składała się z 3 kobiet i 3 mężczyzn. Wszyscy byli obywatelami Wietnamu, a część z nich posiadała również obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Osoby te zostały odnalezione w apartamencie przez pracownika obiektu. Władze prowadzące dochodzenie przekazały, że zdarzenie te miało miejsce około 24 godziny przed odkryciem. Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną mogła być substancja o potencjalnie szkodliwym działaniu, która znalazła się w napojach spożywanych przez grupę. Śledczy wykluczyli możliwość samodzielnego zakończenia egzystencji przez te osoby. Z informacji uzyskanych od bliskich osób dotkniętych wynika, że mogły one borykać się z trudnościami finansowymi. Warto zaznaczyć, że pierwotnie apartament został zarezerwowany dla 7 osób, jednak los jednej z nich pozostaje nieznany. Ze względu na międzynarodowy charakter incydentu, przedstawiciele Departamentu Stanu USA zaoferowali swoją pomoc w prowadzonym dochodzeniu. Obiekt noclegowy, w którym doszło do owego wydarzenia, jest powszechnie znany i często odwiedzany przez turystów z różnych stron świata. Władze zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności tego niecodziennego zdarzenia. No i ciekawe, co z tą 7 osobą. Być może to właśnie ona jest odpowiedzialna za całe zajście. Śledztwo trwa, a ile uda się z niego ustalić, zapewne okaże się już niedługo. Jedno jest pewne, wszystko musiało być starannie zaplanowane.